A, dolecę. Yeah! Cześć, w tym tygodniu się nie ścigam, ale i tak nie ma nudy, ponieważ wykorzystałem okazję i przyjechałem pojeździć sobie do Szczyrku. Tym bardziej, że akurat są Joyride Days, czyli po prostu taka impreza poświęcona wystawcom. Takie trochę targi rowerowe, tylko że w fajnym miejscu, że można sobie pojeździć, potestować rowery i tak dalej. I zobaczcie, miało padać, prognozy były mało optymistyczne ogólnie, a jest już godzina 15, no i no nie zanosi się, żeby miało padać. Rano były chmury, ale teraz jest po prostu przecudownie. Także jak ktoś miał przyjechać, ale przestraszył się pogody, no to niech żałuje, że go tutaj nie ma i naprawdę jest bardzo ciekawie. Ogólnie pierwszy raz w Szczyrku jestem tak nie z powodu zawodów. Mam sporo takiego luźnego czasu, więc jeżdżę po czym mi się podoba. I na przykład po raz pierwszy jechałem po Otesanku, bo nigdy nie miałem okazji, nigdy nie było czasu. Także teraz szybki przejazd po Otesanku, bo tego jeszcze u mnie na kanale nie było. No to uwaga, Otesanek. Warun średnio mokry. Wilgotność 56%. Ciśniemy. Tu na początek ten fajny dropek ze skałki. Tutaj wyjdziemy szeroko. Dolecę. Hopki chyba były poprawione. Przynajmniej tak wyglądają. Tutaj takie luźne kamyczki. A i tutaj do góry. Jeszcze nie pamiętam tej trasy. O, tutaj też. I teraz ta fajna ścianka. I cyk do góry. Tutaj też jest całkiem fajnie. O, nudy nie ma. Mega mi się podoba, szkoda, że to takie krótkie. Jakby coś takiego pociągnąć od gondoli, tak jak jest Bestia albo Otik, to naprawdę byłby kosmos. Mimo że nie są to dzisiaj zawody, to jeżeli ktoś lubi rywalizację, również dla niego organizatorzy przewidzieli coś dla urozmaicenia. I tak na przykład mamy dzisiaj Strava Zbój Challenge, czyli zasady są proste. Kto wykręci najlepszy czas na segmencie na Strawie na zbóju, ten dostaje jakąś tam nagrodę, nie wiem jaką, ale właśnie jadę jeszcze wyciągiem do góry, żeby spróbować zjechać z buja, tak wiecie, na szybko. No i zobaczymy, czy uda się coś wywalczyć. Thank you.
takie targi to oczywiście fajna okazja, żeby wpaść do swoich sponsorów. Tam za nami, no nie widać akurat, jest na przykład namiot Shimano, a my jesteśmy teraz u Tygu, w których ciuchach, no nawet teraz jestem ubrany, także ja oczywiście polecam serdecznie, jak potrzebujecie rękawiczek, jerseyów, spodenek, spodenki są naprawdę przekozak, to w opisie filmu macie kod rabatowy na 15% zniżki, także kupujcie i jeździjcie, polecam, Michał Topór. Główna atrakcja Szczyrku obecnie, czyli nowa otwarta traska Bestyja, która w dzisiejszych warunkach jest po prostu 1 na 10 000. Ślisko? Jak gdybym miał taką treningową trasę koło domu, to to naprawdę, no. Lord and Dobra, jazda. Prowadzi Jan Pająk. Wow! O, rozpadłeś na telefon? No wiesz, no dwa razy na tą stronę się tak położyłem, nie? Ale tak lekko na szczęście. Idę go do auta jeszcze raz. Pierwsze hopki zaliczone, a jak ja pierwsze hopki zaliczę, to dalej już będzie spoko. To jest najgorszy element dla mnie na tej trasie. Wow, haha. Tutaj wąsko. I teraz najlepsze. Wow! Żyje. Wow! Dobra, mamy to. I drop. Ten ze wszystkich fotek. On jest mniejszym problemem. Najgorsza jest ta ścianka przed nim. Tutaj dwa przeskoczki. Drugi w bandę. To jest taki śmieszny zakręt. O, przemieliło jakąś gałązkę, ale trzymamy się dalej. A, tutaj highline i uwaga, szybka sekcja teraz. O, yes, bez case'a. Hopka, hopka. Ło, przeskok. I tutaj też jest dobrze. I tutaj, o, do góry. I tutaj dużo luźnych kamieni. Skąd oni je tu wzięli w ogóle? Tutaj czujnie. Czujnie tu. Takie fajne korzonki. O! Znowu. Almost dead. Ale jedziemy dalej. Tutaj takie pół bandy. A tutaj już całkiem fajna. Tutaj dołem. Pyk. Tutaj kolejna świetna ścianka, naprawdę, ale mamy to i tutaj cała stroma sekcja. Dropek. Wow, haha. Tutaj naprawdę jest przerąbane ten trawers, tak ściąga. I tutaj długi łuk z bandką na dole, ustane, więcej korzeni, więcej błotka,
I teraz zakręt w łapkach. Jak ja go nie lubię, tu se wskoczymy. Tutaj też na spokojnie. Jest, bandka na dole czeka. Nie, ta trasa w tych warunkach to jest 15 na 10 po prostu. Tutaj Expert Line racingowy. Tutaj parę takich korzonków. Po wewnętrznej i znowu chopeczki. Cyk. Cyk. Banda. Tutaj taki prawy otwarty, lewy taki pół. A tutaj pojedziemy po wykopanym. Do bandy. I znowu zaczyna się robić ciekawie. Teraz prawdziwa rzeźnia, czyli dolny las. O, mamy to! Pierwszy raz to przejechałem. I tutaj znowu wysoko, wysoko, wysoko. Tutaj tego dropa to ja może sobie daruję. Bandka w prawo, mamy to. I ostatni drop. Pyk. Elegancko. Jestem. Słuchajcie, zaczynamy właśnie Bunny Hop Contest. Wszystko oczywiście jak zwykle na spóźnieniu, ale trudno, jesteśmy. Zmieniłem sobie kask na lekki, zrzuciłem wszystkie ochraniacze i teraz pro tip dla osób, które chcą się pobawić w takie rzeczy nawet u siebie na podwórku. Jeśli naprawdę zależy wam na wysokości, to słuchajcie, wszystkie kompresje, cały riband maksymalnie odkręcony. Robimy sobie skoczka pogo po prostu. Ten rower musi sprężynować, musi nam oddawać energię. Tak musi być, a do kół 2-3 bary przynajmniej ma być twardo, żeby to też wszystko sprężynowało. Udało się, jak najbardziej. Job zawę na pewno. Dawid znajduje się w kolejnej rundzie. Michał Topu! Brawa dla Michała! 40 po raz pierwszy. I również Łukasz, poprzeczkę zawieszoną na tej wysokości. Damy odpocząć Michałowi więcej. Dawid Jona! Skoku Kaspra. Skarczmy kościczki. I jest pół metra. Tu pilotnie. Patrz, co się podziało. Co to za czary mary? Przepraszamy, że Michał, za lekkie zamieszanie. I jeszcze raz, 50 cm się kolejno. Na spokojnie. Jest! I Michał, pojawi się.
miał na polu, więc tutaj... O! Zapraszam! Brawo dla Michała! Wygrupowej! Może podzielą się nagrodą? Tak! I mamy było na tyle! Słuchajcie, wracamy do domu, bardzo fajnie spędzony dzień, było warto przyjechać, pogoda super, w ogóle nie padało, jak widzieliście, udało się nawet coś ogolić, a konkretnie zabawę w najszybszy czas na strawie na trasie Zbój, ale nagrody jak na takie symboliczne ściganie naprawdę przyzwoite, także fajnie. W Bunny Hop Conteście również obyło się bez wstydu, poległem na wysokości 65 cm, udało się zaliczyć 60. Czyli w sumie wysokość marna jak na takie tego typu zawody, ale nawet chłopaki tam z czołówki skończyli bodajże na 80 cm i to nawet na rowerach dirtowych, na dirtówkach, a podejrzewam, że było to spowodowane po pierwsze tym, że był strasznie mały rozpęd, a po drugie, że mieliśmy tylko po jednej próbie na każdą wysokość, także jak raz nie siadło, to do widzenia, więc te moje 60 centów, które się udało, to i tak jest w sumie według mnie całkiem przyzwoity wynik. No a teraz wracamy do domu. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w jakimś następnym filmie, a pewnie będzie to odcinek z Pucharu Polski Cross Country w Rybniku, a pewnie też nagram trasę, bo chyba nikt tego jeszcze nie zrobił. Także do zobaczenia, na razie.